Tak w Muzeum Historii Żydów Polskich wyglądały ostatnie przygotowania do akcji Żonkil. 19, 20 i 21 kwietnia na ulicy Warszawy wyjdzie kilkuset wolontariuszy. Będą rozdawać przechodniom te papierowe żonkile. Żonkile, które można przypiąć do ubrania na znak pamięci o powstaniu w getcie. Wolontariuszy do pomocy w obchodach 70. rocznicy powstania zgłosiło się ponad 400. Tydzień wcześniej uczestniczyli w akcji porządkowania cmentarza żydowskiego przy ulicy Okopowej. To piękny, stary cmentarz, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych w Europie. Pamięta początki XIX wieku. Z mieszkańcami wawerskiego osiedla Aleksandrów spotkały się władze dzielnicy. To już ósme z cyklu otwartych spotkań informacyjnych w Wawrze. Władze prezentowały najważniejsze inicjatywy, te zrealizowane i te planowane w najbliższej przyszłości. Mieszkańcy mogli z kolei poruszać problemy, najistotniejsze również z punktu widzenia konkretnego osiedla. Następne spotkanie już 25 kwietnia w Radości. Do przyszłej wentylatorni drugiej linii metra zeszliśmy o północy. W tym miejscu zaczyna się tunel techniczny łączący pierwszą i drugą linię metra. Z tego miejsca tarcza Anna, która właśnie wydrążyła ten 500-metrowy tunel, wyruszy w stronę Powiśla. Tunel Łącznik zakręca pod placem Defilad i można nim dotrzeć do Marszałkowskiej. Tu znajduje się wylot. Od pierwszej linii metra dzieli to miejsce już tylko techniczna ściana. Zaraz ją zobaczymy. Na stacji centrum nocne porządki. W nocy mogliśmy dojść tunelem właśnie do tego miejsca, do połączenia. Tu będą tory łączące obie linie, a za tą ścianą jest tunel. Siedziska z butelek, doniczki z kanisterków, meble z kartonu i wiele, wiele innych zarówno atrakcyjnych, jak i użytecznych przedmiotów można wykonać z materiałów recyklingowych. Trzeba tylko mieć pomysł i odpowiednie podejście. W Domu Kultury Praga rodzinne warsztaty ekologiczne. Wciąż nie doceniamy możliwości drzemiących w wykorzystanych opakowaniach czy przedmiotach jednorazowego użytku, a wystarczy właściwie tylko pomysł i trochę dobrych chęci. Jesienne manewry Petera Cook to komedia o grupie sympatycznych emerytów, którzy postanawiają swego rodzaju problem finansowy rozwiązać w ciekawy, acz niezupełnie legalny sposób. Świata. A ja postaram się, żeby pamiętał o tym osobisty sekretarz jej królewskiej mości. Spektakl we wspaniałej obsadzie wyreżyserował Krzysztof Szuster. Premiera 23 kwietnia. www.um.warszawa.pl